niby wskazany, ale tu pana zawodniczki trzeba powiedzieć, że się nawet przeciwstawiły im. Tak, i szczerze mówiąc, to jedna, dwie piłki, tutaj mogło być gorąco w każdym secie. Trochę mamy zastrzeżeń do sędziowania w tym meczu, ale tak się zdarza i nie będziemy tutaj na tym się skupiali, bo mogliśmy sportowo zagrać lepiej, jakąś jedną albo dwie akcje i wtedy wynik by wyglądał inaczej. Natomiast brawo dla naszych dziewczyn, bo walczyły. I z przeciwnikiem, który jest bardzo doświadczony, ma zawodniczki, które są bardzo ograne, bardzo doświadczone. Jeszcze raz powtórzę, grały na parkietach euroligowych od kilku lat. Na przykład rozgrywająca, która zagrała bardzo dobre spotkanie, bardzo rozrzucała swoją grę na siatce, rozpoczęła sobie środkami. Trudniej nam się grało w bloku, więc jestem zadowolony z naszego zespołu. Przegraliśmy w końcówkach, jesteśmy bez naszej liderki, bez Kasi Pagrowskiej. Jakby była na boisku, to myślę, że to by było dzisiaj.